Cześć, jak się macie? Tu Matt Watson z CarWow. Siedzę właśnie w Tesli Model X Performance Ludicrous plus coś tam. Obok stoi Lamborghini Urus, a obok niego jest Brabus 850. I będziemy się ścigać. Pozwólcie, że powiem wam o tym... Albo nie, najpierw przedstawię wam kierowców, zatem zgadnijcie, kto siedzi w Urusie. To oczywiście... No właśnie, wcale tego nie planowaliśmy. Jak się masz? Dobrze? Tak, całkiem dobrze, a ty? Dobrze, mimo że będę prowadził wielką pralkę, czy tam lodówkę, jakkolwiek benzyniarze nazywają samochody elektryczne. W każdym razie siedzę w jednym z nich. Ale mimo to mogę was pokonać, nie sądzisz? Tak, siedzisz w elektryku, ale kocham moje Lambo, kto wie co się wydarzy. Powiem ci, co będzie dopiero niespodzianką. Nie masz pojęcia, co będzie się działo z tym Brabusem, a siedzi w nim Mark McCann. Mark, powiedz coś o swoim aucie. Mam wymienić statystyki, tak? Tak jakby, bo ktoś mi już je powiedział, ale ja zapomniałem i mam nadzieję, że mi w tym pomożesz. Więc w Brabusie 850 GLE mamy 6-litrowe V8 z podwójnym turbo, 850 koni i niedorzeczne 1450 Nm. Ale jest dość ciężki, bo waży 2,2 tony, czyli 2220 kg. Klocek z niego. Ja słyszałem, że waży 2410 kg, ale mniejsza z tym, motorzysta poda na ekranie jego dokładną wagę, bo oni są w tym dobrzy. Ile kosztowało? Trochę się naszukałem, musiałem je importować ze Słowacji, bo jest bardzo rzadkie. Wydaje mi się, że w UK trzeba byłoby zapłacić 1 700 000. Mój Boże, ile zapłaciłeś, jeśli mogę spytać? Spytałem, więc powiedz. Kupiłem je chyba za 700 000, co uważam za niezłą okazję. No to chyba dobra okazja. Dobra, powiem wam statystyki tego wozu. Zatem... Przepraszam, zanim zaczniesz, mogę o czymś wspomnieć? Przyniosłem ci prezent. Daj mi sekundę, jedną sekundę. Kocham prezenty. Co to będzie? Masz niebieskie auto. Tak. Pomyślałem, że przyda ci się dres. Zawsze wydajesz się przesadnie wystrojony. Więc kupiłem sweter, bluzę z kapturem. Wziąłem mniejsze spodnie, bo... No pewnie, że wziąłeś mniejsze spodnie, bo mam krótkie nogi i dłuższy tors. Myślę, że byłoby fajnie, gdybyś to założył. Ale wiesz, Jani, to wszystko jest z wyprzedaży. Oszczędzasz na mnie? Dla ciebie. To pokazuje, jak ci zależy. Przymierz sweter albo bluzę. Wydaje mi się, że bluza będzie spoko. Nigdy nie nosiłeś bluzy z kapturem. To ubrania z twojej marki, tak? Chcesz zrobić reklamę. Nie, 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 wcale nie. Nie założę tego. Dobra, statystyki. Ma dwa silniki elektryczne, które łącznie generują moc 670 koni i 970 Nm. Waży 2,6 tony. Cena 560 tysięcy złotych, kiedy można było go kupić. Oczywiście teraz jest nowa Tesla Model X w Ameryce, a to starsza wersja, ale i tak ma dużo mocy i jest bardzo wydajna. Ciekawe, jak sobie poradzi. Oczywiście nie ma skrzyni biegów, napęd na 4 koła. Teraz czas na auto Janiego. Dawaj statystyki. 4 litry V8 Twin Turbo 650 koni. Pełny zestaw karbonowy Nero. I nie pamiętam momentu obrotowego. 850 Nm, waży około 2,2 tony. 8-obiegowa automatyczna skrzynia z procedurą startu, to chyba wszystko. I chciałbym podziękować ludziom, którzy pożyczyli ten wóz. Nazywają się Easy Frame Co. UK i zajmują się ramkami i dekoracjami. Link do nich zostawiam w opisie. Podziękowania też dla Marka McCanna za dostarczenie jego auta. Wejdźcie na jego kanał, gdzie w sumie nie uwierzycie, co on tam wyprawia. To trochę podłe w stosunku do aut. Naprawdę źle je traktuje. I wszystkie są bardzo drogie, ale on ma to gdzieś. Sprawdźcie sami i napiszcie, że jesteście od Mata. To zachęci go do przywiezienia kolejnych aut. Podziękowania też dla Janiego za ciuchy. Dobra, czas na wyścig. Wiecie co, zanim zaczniemy, chłopaki, musimy przeprowadzić test brzmienia. Zatem zaczniemy od ciebie, Janie, i twojego 4-litrowego V8 z podwójnym turbo, dawaj. Brzmi nieźle, ma zmieniony wydech, mimo że jest nowy? Tak. Jak tylko go kupiłem, zamontowałem w nim pełny zestaw 24-calowe koła i system wydechowy, przez co natychmiastowo unieważniłeś gwarancję. Nie, w moim przypadku mam uroczy układ z Lamborghini. No pewnie tak, wcale mnie to nie dziwi. Mark, kolejne twoje 6-litrowe Twin Turbo V8. Co za niskie dźwięki. Nadszedł czas, w którym muszę wydać głupi dźwięk, bo jestem w samochodzie elektrycznym, więc muszę wydać jakiś randomowy dźwięk albo montażysta coś wymyśli. Właściwie to auto jest wyposażone w system nagłośnienia MiltTech, więc jestem w stanie coś z siebie wydusić.
To ma być brzmienie Lambo, więc czy ta Tesla brzmi bardziej jak Lambo niż auto Janiego? Posłuchajcie sami. To takie głupie. Jani, co myślisz? Brzmi, jakby ktoś walił blaszanym garnkiem albo czymś takim. Brzmi trochę, jakbym miał rozgniewanego tygrysa w bagażniku. Dobra, wystarczy tego. Ścigamy się? Ścigajmy się. Wiecie co? Pomyślałem, że powinienem ścigać się w mojej stylówce od Janiego. Jestem ubrany w twoje ciuchy, Jani, przez co wyglądam, jakbym ukradł to auto. Zastanawiam się, czy kiedykolwiek nosiłeś bluzę z założonym kapturem. Nosiłem bluzę z kapturem, ale wydaje mi się, że nigdy nie założyłem kaptura, nawet w deszczu. To kwestia zasad. Ale będę się ścigał tak ubrany, tylko muszę zmienić trochę pozycję jazdy, żeby pasowała do tego, co mam na sobie. Odchyl się do tyłu, prawa ręka do góry. Sprawdzam, czy potrafię to zrobić. Ale muszę przyznać, że jest niezła. Podobają mi się te paski na ramionach. Ładna, wygodna, dzięki. Mark, ty pewnie też jedną chcesz, co? No, myślałem, że zapomnieliście. Mam nadzieję, że dostanę. Jeśli wygrasz, to mam zapasową, mogę ci oddać. Zaczynamy w trybie Geparda. Nie wiem, co się dzieje, jestem za bardzo odchylony do tyłu. Dawaj, wyprzedzimy Marka! Ale rozczarowujące, dajcie spokój. Tesla też mi się uda wyprzedzić. Nic nie widzę. Nadchodzi Lambo. Wyprzedzę go. Dalej, Tesla. Wiecie co? Bardzo trudno w ten sposób jeździć. Wracam do mojej normalnej pozycji. Było blisko, Jani, ale wydaje mi się, że wygrałem. Chyba tak, co nie zmienia faktu, że te 1 700 000 wolałbym wydać na helikopter. Tak, dobra uwaga, Mark, co się stało? Wiesz co? Myślałem, że będzie o wiele szybszy, ale wygląda na to, że po prostu nie może się z waszymi równać. Trochę rozczarowujące. A twój start był okej, tak? Tak, idealny, po prostu za wolny. Po prostu jest jak jest. A ty jesteś zadowolony ze swojego startu, Jani? Wyglądał na niezły. Byłeś ode mnie szybszy, nie mogłem ocenić, byłem zbyt wygięty. Tak, jestem z niego zadowolony, ale myślę, że tamten gość z 1 700 000 musi być bardzo, bardzo zawiedziony. A zatem co się dokładnie wydarzyło? Cóż, Tesla wygrała, pokonujące ćwierć mili w 11,9 sekundy, Lamborghini zajęło to 12 sekund, a ostatni był Brabus z czasem 12,8 sekundy. Okej, przed nami start lotny przy prędkości 50 km na godzinę. Te dwa auta są w swoich najbardziej sportowych ustawieniach, tryb manualny, ja jestem w czymkolwiek to jest i zaczynamy. Moc elektryczna ku zwycięstwu. O, teraz nadchodzi Brabus. Nie jest dobrze. Dalej, Jani. I tak nie uda mi się wygrać. Czy uda mi się wygrać na ćwierć mili? Nadjeżdża. Cholera, ta bluza z kapturem. Jani, zacznę od ciebie, bo właściwie nie wiem, co się wydarzyło. Nie mam pojęcia, człowieku. Nagle moje auto zaczęło jechać naprawdę bardzo, bardzo wolno. Ojeju, może jest w trybie limp? Nie, ale nie jeździ już jak kiedyś, a przejechałem niecałe 1000 km. Okej, zrobimy teraz test hamowania przy prędkości 160 km na godzinę. Kiedy przekroczymy linię, pełne zatrzymanie. Ledwo ją widać, jest tak mokro. O mój Boże. ABS trochę nie podołał, pedały chodziły jak szalone. Jak było u ciebie, Mark? Wiecie, na drodze to byłoby mega niebezpieczne. No, świetnie. No to chodzi, awaryjne zatrzymanie idzie w parze z niebezpieczeństwem. Myślałem, Mark, że jedziesz do domu, wyglądało jakbyś zapomniał zahamować. To zdecydowanie nie mój dzień. Nie dostanie bluzy, co Jani? Nie wygrał żadnego testu, więc nie powinien dostać. Obawiam się, że będziesz musiał sobie ją kupić, Mark. Nie wygrałem żadnego, ale mogłem słuchać tego cudownego silnika V8. Wszystko inne nie ma znaczenia. Za to ty, Jani, wygrałeś ten ostatni wyścig, więc jedno zwycięstwo dla ciebie. Wygrałeś w wyzwaniu, w którym chodziło o to, by jechać wolniej i się zatrzymać. Brawo. Tak, wygrałem ten, który się nie liczy. Mam nadzieję, że film się podobał. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę. Tutaj macie kolejne filmy, a jeśli klikniecie w to kółeczko, to przeniesiecie się na nasz kanał, a tam są kolejne filmy. Na razie.